tym roku obchodziliśmy stulecie powstania dywizji. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Dzień dobry. I generał Krzysztof Radomski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dzień dobry panowie. Dzień dobry państwu. Panie generale, jeśli pan pozwoli, od pana zaczniemy. Gdybyśmy tak historycznie mieli powiedzieć o tym, jak wasza dywizja powstawała, jak się rodziła, kiedy będzie ta data, czy kiedy będą początki waszej działalności? Historia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wiąże się z rokiem 1919. W tym roku obchodziliśmy stulecie powstania dywizji. Jest nie powiązana z powstańcami śląskimi, gdzie właśnie najwięcej napływało podczas tworzenia właśnie z Pomorza. Dlatego też te tradycje są związane z 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Jak pracujecie dzisiaj? Czym zajmujecie się dzisiaj? Gdybyśmy mieli to wytłumaczyć osobom, które z wojskiem wiele wspólnego nie mają. Na dzień dzisiejszy dywizja przede wszystkim zajmuje się szkoleniem, przygotowaniem do działania, zwłaszcza tutaj w naszym regionie, w rejonie Warmii i Mazur ze stolicą w Olsztynie. Na was stolicy Warmii i Mazur rozmawiamy o dywizji, która ma Pomorze w nazwie. Przeniesiona dywizja właśnie tutaj. Skąd taka decyzja i co to zmieniło? Trzeba na początku powiedzieć, że 16. Dywizja, 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana była przez dziesiątki lat związana z naszym regionem, konkretnie z Elblągiem, gdzie przez lata stacjonowała. Pomorska to rzeczywiście, tak jak wspomniał pan generał, tradycje powstawania tej dywizji i pierwotnego stacjonowania, natomiast w zasadzie lata powojenne to związki 16. Dywizji z Elblągiem. Po decyzjach o zwiększeniu obecności sił NATO w Polsce w Elblągu powstała dywizja wielonarodowa. Stąd była konieczność przeniesienia dowództwa 16. Dywizji w inny region. Początkowo był to obszar w okolicach Warszawy. Z tego względu między innymi, jak sądzę, bo to oczywiście to decyzje są pana ministra obrony narodowej, z tego względu między innymi, że wtedy w skład 16. Dywizji wchodziła jeszcze brygada z Wesołej pod Warszawą. Natomiast po utworzeniu 18. Dywizji, kiedy ta brygada z Wesołej weszła w skład 18. Dywizji, dziś 16. Dywizja wszystkie swoje jednostki ma rozlokowane w naszym województwie. Jest to zarówno Elbląg, jak i Braniewo, Bartoszyce, Węgorzewo, Giżycko. I myślę, że naturalnym w związku z tym takim centralnym miejscem do stacjonowania dowództwa jest Olsztyn, a Olsztyn, ponieważ także przez wiele, wiele dziesiątków lat miał związki, silne związki z wojskiem, tutaj stacjonowała przecież 15. Dywizja, ma także zaplecze do tego, aby stworzyć odpowiednie warunki dla polskiego wojska, stąd myślę ta decyzja, która nie ukrywam, mnie osobiście bardzo cieszy, ale także cieszy się uznaniem mieszkańców zarówno Olsztyna, jak i całego regionu. Powiedzmy pokrótce, jaka jest rola obecności właśnie tych mundurowych dla bezpieczeństwa regionu i pewnie Polski siłą rzeczy również. To jest takie pewnego rodzaju wyróżnienie, że ci żołnierze właśnie tutaj w Olsztynie są? Ja myślę, że to jest konieczność wynikająca właśnie z troski o bezpieczeństwo. I tak jak pan redaktor wspomniał, naszego regionu, naszego państwa, ale także, trzeba to mocno podkreślić, także Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy wszak wschodnią flanką tegoż sojuszu i tutaj stacjonują także wchodzące w skład, podporządkowane brygadzie, 15. Brygadzie z Giżycka, siły batalionowe NATO. Panie generale, warto wspomnieć i chyba antena telewizyjna, antena radiowa to jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć, że prowadzicie nabór. Szukacie osób, które chciałyby wasze szeregi zasilić. Powiedzmy, kogo poszukujecie? Zachęcam wszystkich chętnych do rozmów, do odwiedzin żołnierzy.
potrzebujemy w swoje szeregi nie tylko szeregowych, ale też podoficerów i oficerów. Wszystkie jednostki i dywizje są otwarte na rozmowy z Państwem. Zapraszam każdego dnia do naszych stron internetowych, czy też stron społecznościowych, na naszych portalach społecznościowych. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze dodać, jeżeli ktoś z Państwa jest na początku swojej drogi zawodowej, zastanawia się, co zrobić w życiu, albo chce zrobić coś więcej w dziedzinie bezpieczeństwa regionu, czy też bezpieczeństwa Polski, zapraszam do wstąpienia w szeregi 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Olsztynie. Ja do tych zaproszeń się dołączam. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moimi gośćmi byli Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski i generał Krzysztof Radomski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.